dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklamo, obok mnie wujek Samo Zło. Teraz też Rocky Blanciora, bo wujek Samo Zło to takie rapowe, a jako Freak Fight, no to Rocky Blanciora. Tak. Z racji tego, że jesteś raperem, chciałabym, żebyś nam coś zafreestylował. Nie wiem, czy się zgodzisz. Cokolwiek. Zostałem gladiatorem, złapię lamusa, zrobię dzisiaj powstanie Spartakusa. Dzięki wielkie. Powiedz mi, jak ci się podoba tutaj w naszych Freak Fightach? Bo dużo się dzieje z tego, co widzę. Tak, dużo się dzieje. To jest trochę dla mnie obce środowisko, ale chcę tutaj wejść w to. Mam misję, żeby walczyć z patologią. Wiesz, w jaki sposób, bo sport pomaga się młodym ludziom wyciągać z patologii. No ale niestety niektórzy tutaj z tych gladiatorów, moim zdaniem, młodych wciągają w patologię. Także wiesz, no. Co myślisz o Jówko? No, dziennikarz, wiesz, no co ja nie znam, tak nie kojarzyłem postaci wcześniej, wiesz. Ale chyba tutaj mieliście jakieś spięcie małe na konferencji, czy mi się wydaje? Obawiam się, że może być kodziarzem. Komitet Obrony Demokracji, taka totalna dziennikarka. Dziennikarstwo totalne uprawia. No i wiesz, chyba rozpozna mnie jako swojego wroga, jako wyborcę PiSu. No i coś tam, wiesz, no ale jakoś tak specjalnie z tego nic nie wyszło. Znaczy wyszło, bo chciał bić mnie, jego zaczął ktoś inny, ja tego kogoś innego. No i takie... Może zapytamy Jówko teraz, o co mu chodziło? Nie, daj spokój. Czy nie bardzo? Daj spokój. Wiadomo, o co mu chodziło. O peace and love. O peace. Miałeś też spięcie z Olejnikiem. Rzuciłeś się na jego na konferencji. Co masz do niego? Czy macie jakiś konflikt, czy po prostu wszystko, to wszystko jest pod publikę, tak jak właśnie no, znaczy, no to, Freak Fighter? Okej, okay, może to jest pod publikę, ale ja go traktuję jako, wiesz, syna Wojciecha Jędrzejewskiego i Moniki Olejnik, stokrotki, czyli wiesz, takie combo mu zrobiłem. No nie, no tam gadał, wiesz, też jakoś tak dziwnie, wiesz, jeżeli ktoś popisuje się tym, że dzwoni do Sentino i będzie robił z nim kawałek, wiesz, dla mnie Sentino, no to nie, no okej, okay, on ma jakiś talent, ale jest totalnie odklejony i skompromitował się też w rapie. Więc no, ten Olejnik dla mnie jest naturalnym też jakby przeciwnikiem zaraz po Jasiu Kapeli. Rzucasz wyzwanie Olejnikowi? Nie wiem, wiesz, no, zobaczymy jak to się rozegra, wiesz, ja nie wiem też, że takiego Olejnika to chyba nie dadzą dużej stawki, wiesz, jakiejś, nie? Więc może od razu... Tak sobie teraz pomyślałem, że jak zrobię powstanie Spartakusa, to cesarza powinienem uwalić, ale cesarz nie w tym. Cesarz, czyli Marcin Najman. Tak, ale to ja bym z nim skończył. Myślę, że jest do niego bardzo duża kolejka. Byłbyś na pewno kilkunastym z chęcą. Do mnie też jest duża kolejka, z tego co zauważyłem. Naprawdę? Ale wiesz, jakby Najman chciał ze mną, bo ja z nim tak mogę, nie to, że chcę, ale to musiałby schudnąć te parę kilo, ja ewentualnie parę kilo bym przytył i byłoby okej. Okay. A co myślisz o Tedę? Jakie masz relacje z Tedę? Bo wiem, że Tedę zarzucił ci, że zarabiasz za duże pieniądze w TVP. Jak się do tego odniesiesz? No, on powiedział, że ja zarabiam za duże pieniądze w TVP. No to on za duże pieniądze zarabiał na promowanie. Tak mogę tu odpowiedzieć, ale wiesz, no co? Tedę jest gościem, który... Ochrona, ochrona, biją się! Okulary mu zepsuje! Chcesz dołączyć? Nie, ja już się z nim biłem. No, z tym też się zbiłem. No miałeś do niego coś, no teraz możesz. Hej chłopaki, nie bita się, ma tu prajmik dużo hajsu, podzielita się. A tobie jak się podoba? No nie jest naprawdę tak, że ciężko oko oderwać, ja rozumiem. To co, kończymy wywiad? Nie, dzięki. Nie kończymy, no co ty? Chciałam jeszcze... Boże, tu się strasznie dużo dzieje, nie mogę się skupić. Tak, tak. Dobra, czyli jeśli chodzi o TD, wasze stosunki, jak wyglądają? Jak aktualnie wygląda relacja? No, to nie wygląda tak jak teraz, wiesz, gdzieś tam się widujemy czasami na kabatach, wiesz, bo ostatnio go widziałem, jak jechał sobie rowerem, ja też śmigam rowerem. Raczej, że nie rozmawiamy ze sobą, ale wiesz, widać, że on tam jakieś tam zaczepki robi, no ja to olewam, jak przyjdzie pora czy coś. On teraz się zainteresował Freak Fightami, wiesz. Wtedy dołączył do grona Cloud. Tak, mogę spokojnie, kurczę, z nim stoczyć pojedynek, będzie to dla niego rozgrzewka przed Rychem Peją, bo wiem, że on się czai do tego, myśli o tym, nie mówi o tym, ale to ma przez cały czas w głowie i to siedzi.
Czy myślisz, że dojdzie do walki Tedy versus Peja? Bo bardzo dużo ludzi czeka na tę walkę. Myślę, że tak, kiedyś dojdzie. W sumie niektórzy mówią, że to więcej do stracenia w takiej walce miałby Rychu Peja niż Tedy. No ale wiesz, no Tedy schudł, przestał być taką grubą świnią, wziął się trochę za siebie śmigarowerem, wiesz. No to może dałby radę jakoś. A jeśli chodzi o twoje relacje z kamerzystą, jak one wyglądają? No właśnie tak, ja wiesz, zawsze jak pracowałem w telewizji, to nigdy się nie mówiło kamerzysta kameruje, bo to była dla obelga, dla, wiesz, mówi się operator. Więc on ma już taką ksywę słabą, kurczę, wiesz, moim zdaniem. No też raperem jest moim zdaniem nieszczególnym. Moim znajomym też jest El Pro, taki producent. No też tam miałem jakiś background już dawno temu o nim. I to jest też tak, że dzisiaj wielu ludzi takich jak właśnie kamerzysta traktuje rap jako taką trampolinę do bycia celebrytą, bycia sławnym. Teraz jest o wiele łatwiej robić rap. Teraz, wiesz, realizatorzy dźwięku mogą ci pomóc. Są programy, które wyciągają nierówności, wiesz. To tego kiedyś nie było. No, ten rap, który robi dla mnie kamerzysta, no to nie jest dla mnie, wiesz, fajny rap. A co myślisz o jego działaniach w internecie? Spoko, no nawet na to nie, wiesz, nie obserwuję tego, no. Nie jestem takim obserwatorem tego życia YouTube'owego, wiesz. Raczej oglądam podcasty o takie jak Historia Realna, czy wiesz, Strategy and Future. Takie rzeczy mnie interesują na YouTubie, wiesz, ewentualnie jakieś muzyczne rzeczy. Chociaż nie powiem, no o sporcie też. Pana Kostyrę oglądam, wiesz, bo pan Kostyra świetnie prowadzi wywiady i to jest dla mnie ciekawe i wartościowe, więc nie wiem, co on tam wyczynia w tym internecie. Czy chciałbyś z nim zawalczyć? Z kim? Z kamerzystą. Spoko, też mogłoby być. Gdybyś dostał taką propozycję oczywiście. Tak, bardzo mi się to, wiesz, to też uniewinili go, ale atakował starszego człowieka, 66 lat, miał facet, do którego przystartował. Chciałem pytanie. Przed chwilą to pytanie. Tak. No tak, bo taki jest nie za ciężki, nie za groźny, tak to wygląda. No i raper też, to punkt zaczepienia jest taki, wiesz. No ale pyskaty też nie są takie, kurwa. No i widzę, że ma tego pomagiera z warkoczykami. No, bo... Ale teraz nie chcesz go mieć. Teraz? No nie. No. Taki słodziak jest. No, tak. On się dopiero rozkręca. Ja się uczę. Tak, on tylko tak próbuje. Zresztą, on też jest. Ja bym nie wiedział paru rzeczy o nim i go tam gdzieś spotkał na ulicy, to też nie robi wrażenia patusa. Nie robi. Ale to jest może być taka przybunkrowana patologia, że on się sedzonki wyzwienił. A to naprawdę patus, wiesz, no nie wiem co robić. Ciekawo tam. Nie, słuchaj, wiesz, no tu ja już mówiłem, no. Tutaj jakby naszym punktem gdzieś tam wspólnym jest rap, nie? Ale w tym rapie to ktoś może być, wiesz, dla kogoś ja mogę nie być raperem, a dla kogoś on może nie być raperem. No i tak to jest. Ale to spoko, możemy sobie na freestyle może wskoczyć, albo zarapować coś, wiesz, jakiś beat na tej jakby, wiesz, tu też możemy się spróbować, dlaczego nie? To też może być element show, bo jednak trick fighty to ma być show. Ale dawaj widzę, to freestyle widzę. Ale już nie, to już było, nie? To już było. Wiele osób chwali się bójkami ulicznymi. Nie wiem, czy ty też takie posiadasz, czy tak. I czy mógłbyś nam opowiedzieć najciekawszą historię właśnie z takiej bójki? No taka ciekawa. Na teraz staram się nie bić na ulicy, wiesz, bo... Ale miałem... Nie te lata. Przed walką z Arabem miałem walkę na ulicy. O ja... Pani Woźna! Tu posprzątać trzeba! Jaś Kapela. Co myślisz o przebraniu Jasia Kapeli? Woźna. Przebrał się za Woźną. Albo... Jak ocenisz? Nie no, jest... To... Podoba ci się? Śmieszny jest, ale czy to mi się podoba? No nie no, ale to jest takie w jego stylu. Tak właśnie, przebrał się za kobietę i umalował się. No i nie wiem, czy to nie są śmiechy właśnie z Woźnych. Ja na przykład mam szacun dla tych, co sprzątają, tych, co pracują fizycznie. I miałem bardzo fajną... Żadna praca nie hańbi, jest dokładnie, takie dokładnie. Miałem jedną bitwę na ulicy z raperem, który jest topowy. Biliśmy się na streetie i tyle. Dziękuję bardzo za wywiad, pozdrawiam. Dzięki. Miło było, dziękuję bardzo.